list miłosny od Niego. Co On chce Ci powiedzieć? Lub co On chce Ci napisać? Spójrzmy dziś w karty, jakie słowa od Niego dziś przypłyną. Karty Lenormanda, dwie grupy. Zanim zacznę interpretować karty, oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w sobotę i cieszę się, że Państwo są ze mną w ten weekend na moim kanale. Orakel Miłości u Loeli. Zasubskrybuj proszę mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał darmowe wróżby na różne tematy. Proszę o lajki z kciuszkiem w górę i o komentarze pod każdym filmikiem. Nawet jedno słowo, nawet jeden smajlik wystarczy, by przepływała pomiędzy nami energia, by była interakcja między nami, ponieważ chcę, by ten kanał żył właśnie i byśmy mieli ze sobą kontakt. Piszcie też swoje historie, piszcie, czy wróżby rezonują. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam na kontakt ze mną poprzez e-mail. Mój adres e-mailowy jest pod filmem lub w komentarzach. Wróżby indywidualne pozwolą nam na kontakt bezpośredni i na spojrzenie w karty dokładniej, głębiej, jeśli chodzi o Wasz osobisty problem. Problem związku, miłosny, małżeństwa, zawodowy, finansowy, sprzedaży domu, kupna domu, zmiany pracy i tak dalej. Zapraszam. Teraz, kochani, zgasła świeca, zapalę nową świecę i zaczynamy. Dzisiaj mam dwie grupy. Grupa pierwsza, aniołek biały. Grupa druga, serduszko różowe, porcelanowe. Wybierz, proszę, grupę, która Cię przyciąga. Grupa pierwsza. I grupa druga. Zaczynamy od grupy pierwszej, aniołek. Co on chce Ci powiedzieć? List miłosny od Niego. Byłem z Tobą szczęśliwy. Wszystko było piękne, pogodne, serdeczne, jasne, namiętne. Niemniej jednak teraz są między nami problemy, konflikty, nieporozumienia, ukryte sprawy, niejasne, nieklarowne, nierozwiązane problemy, które nas dzielą. Są sprzeczki, kłótnie, nie umiemy się dogadać, to wszystko obciąża moją głowę. Jestem przez to smutny. Chciałbym, by wszystko się między nami ulepszyło, wzmocniło, byśmy wyszli z tych problemów, z którymi teraz się borykamy. Chcę wzmocnić siebie, swoją sytuację i chcę naprawić relację między nami. Chcę, by sprawy, które stoją między nami niewyjaśnione, nieklarowne, obciążające, męczące nas, męczące moją głowę,
które powodują rozczarowanie, smutek. Chcę, by to wszystko się wyjaśniło. Chcę, by nasza relacja znów powróciła do szczęśliwej, pogodnej, gorącej, namiętnej relacji, w której jesteśmy oboje szczęśliwi. Chcę, byśmy wzmocnili naszą komunikację, byśmy się porozumieli i wyjaśnili wszystko, co stanęło między nami. Chcę wrócić. Chcę wrócić i wyjaśnić wszystko. Chcę otworzyć swoje serce i uczucia na Ciebie. Patrzę w przyszłość i myślę, zastanawiam się, jak naprawić nasze uczucia. Otwieram moje serce na Ciebie. Otwieram moje uczucia, otwieram się i szukam rozwiązania, które naprawi naszą teraźniejszą sytuację. Szukam po prostu myślę, jak do Ciebie dotrzeć, byś również otworzyła swoje serce na mnie, byś również otworzyła swoje emocje, otworzyła siebie na mój powrót, na moją komunikację, na wyjaśnienie spraw między nami. Myślę o Tobie i chcę, by rozwiązać te problemy, które nas teraz spotkały. Wiem, że są duże szkody w naszej relacji, spustoszenia, które musimy naprawić. Mam lęki, strach. Czy da się to wszystko naprawić? Czy możemy wrócić do stanu szczęścia? Mam strach, czy mnie zaakceptujesz z powrotem? Czy będziesz chciała ze mną rozmawiać? Czy chcesz tego, co ja? Czy chcesz, żebyśmy znów byli szczęśliwi? Mam lęk, czy podołamy, czy uda nam się to wszystko wyjaśnić i jeszcze raz być szczęśliwym, tak jak na początku. Na początku było szczęście, romantyczność, wzniosłość uczuć. Ogarnia mnie duży strach, czy to wszystko powróci. Ogarnia mnie również strach, czy chcesz ze mną rozmawiać. Potrzebuję rozmów. Potrzebujemy wyjaśnić wszystko, co stanęło między nami. Nie ukrywam, że jestem nerwowy, jak przebiegnie ta rozmowa z Tobą. Pragnę zaprosić Cię do rozmów, do spotkań, do przyjazdu, byśmy się zobaczyli. Kocham Cię i myślę o Tobie, myślę o spotkaniu, o rozmowach z Tobą, o komunikacji. Chcę wzmocnić i naprawić nasz związek. Myślę o związku z Tobą, stałym, pięknym, romantycznym, gorącym. Chcę stabilności, chcę domu, atmosfery rodzinnej, bezpiecznego związku, który da mi ciepło rodzinne. Chcę zacząć z Tobą jeszcze raz. Chcę, byś otworzyła się na nową szansę, byś dała mi tą szansę jeszcze raz. Byś jeszcze raz uwierzyła, że możemy być szczęśliwi. Podejmę inicjatywę i napiszę do Ciebie, przyjdę, przyjadę, zadzwonię, ponieważ nasze szczęście umarło raptownie. Jesteśmy teraz na bezdrożu, musimy podjąć decyzję i chcemy, by to, co zakończyło się teraz między nami, by to, co raptownie umarło między nami,
odżyło jeszcze raz na nowo, narodziło się jeszcze raz, powstało z popiołów, jak Feniks z popiołów, i by sprawy potoczyły się jeszcze raz dobrze, w dobrym kierunku, pozytywnie. Chciałbym, byś mi zaufała. Chciałbym, by ta nieufność, nieszczerość, kłamstwa, zdrady być może zakończyły się, byś mi zaufała. Chcę Tobie napisać, że wszelkie komplikacje, opóźnienia, skomplikowana sytuacja, wszystko to chcę, by minęło. Chcę kontaktów z Tobą, spotkań. Nie chcę stracić z Tobą kontaktu, nie chcę palić mostów. Chcę się z Tobą porozumiewać, kontaktować, pisać, spotykać, dzwonić. Jestem wierny. Jestem lojalny i szczery. Zawsze możesz na mnie liczyć. Chcę spotkania z Tobą. Moje uczucia opływają całą moją głowę, serce, ciało. Moje uczucia płyną w tej wewte. Mam dużo uczuć do Ciebie głębokich, o których chcę z Tobą porozmawiać. Chcę, byś te uczucia poznała. Chcę nowego początku. Mam lęki, blokady. Wiem, że stałem się niedostępny, oziębły uczuciowo, że obciąża mnie również ta sytuacja, ale z biegiem czasu wszystko możemy to wyjaśnić. Chcę teraz z Tobą o tym porozmawiać. Chcę wyjaśnić wszystko. Jest teraz na to czas. Odczuwam presję czasu, że chcę, że jest najwyższy czas, by wszystkie te blokady wyjaśnić, uleczyć i by zacząć jeszcze raz ze sobą normalnie komunikować, rozmawiać o naszych uczuciach. Chcę, byśmy poszli w jedną stronę, byśmy rozmawiali, byśmy się porozumiewali. Wiem, że jesteś odwrócona ode mnie plecami, że nie chcesz, że blokujesz, że odeszłaś, ale chciałbym wyjaśnić wszystko z Tobą. Mam nadzieję i marzę o tym, by wszystko wyjaśnić. Chcę, byś do mnie przyjechała, chcę się spotkać. Chcę, byś odbyła podróż lub jestem ja gotowy do Ciebie odbyć podróż, przyjechać, zobaczyć Cię, spotkać się, pomimo jakichś przeszkód, pomimo komplikacji, pomimo naszych kryzysów, frustracji, pomimo naszych kłótni, sprzeczek, kryzysów. Chcę, by to wszystko się wyjaśniło. Chcę balansu, harmonii. Chcę ciepła rodzinnego. Chcę dobrej seksualności. Musimy zastanowić się, zaobserwować, przeanalizować wspólnie, jak wyjść z tych naszych problemów, konfliktów, by nie były one ciągle i ciągle przeszkodą. Chcę wyjść z tych problemów i z tej izolacji. Już nie wytrzymam dłużej tej izolacji. Jesteś dla mnie najważniejszą osobą. Nie mam innej kobiety. Pragnę tylko Ciebie. Jesteś dla mnie najważniejsza. Jest to dla mnie bardzo ważny związek. Jest to dla mnie bardzo ważne uczucie, które do Ciebie żywię. Czuję do Ciebie coś nadzwyczajnego. Być może jesteś moim bliźniaczym płomieniem, moją bratnią duszą. Być może jesteś partnerką z przeznaczenia, która jest mi przeznaczona przez los, byśmy uczyli się razem być. Jesteś dla mnie czymś wyjątkowym. Tęsknię za Tobą. Myślę o Tobie wieczorami, nocą, śnię o Tobie, marzę, wspominam. Mam do Ciebie głębsze uczucia. Mam również lęk, czy zaakceptujesz mnie po raz kolejny. Pragnę spełnienia marzeń z Tobą, pragnę głębszych uczuć. Nie chcę, by była między nami nieszczerość, dwulicowość. Chcę, by to wszystko się wyjaśniło. Dziękuję grupie pierwszej
książki był list miłosny od niego. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga, serduszko różowe. List miłosny od niego. Tęsknię za tobą. Myślę o tobie wieczorami, nocą, marzę o tobie, śnię. Moje uczucia są głębokie. Dlaczego urwałaś kontakt ze mną? Dlaczego przerwałaś kontakty, spotkania? Dlaczego nie spotkaliśmy się? Jestem tym zraniony. Dlaczego odcięłaś, zablokowałaś mnie? Myślę o tym każdego wieczora i każdą nocą. Dlaczego tak mnie zraniłaś swoim zachowaniem? Dlaczego odcięłaś mnie ze swojego życia tak raptownie, tak szybko, tak gwałtownie? Myślę, patrzę w przyszłość i zastanawiam się, jak odrodzić to wszystko między nami. Zastanawiam się, jak rozwiązać sprawy, by potoczyły się one w dobrym kierunku. Jak rozwinąć jeszcze raz nasze emocje, które mam bardzo silne do ciebie. Moje emocje opływają całe moje ciało, duszę, serce, całą głowę. Moje emocje do ciebie są silne, intensywne, głębokie. Są egzystentne. Chcę, byśmy rozwinęli nasze życie emocjonalne, nasze uczucia w dobrym kierunku, by rozwinęły się one pozytywnie, byśmy uwierzyli w to, że się uda. Pomimo, że jesteśmy zranieni, jestem wierny, lojalny, jestem tylko dla ciebie, jestem osobą, na którą możesz liczyć. Jestem przede wszystkim twoim przyjacielem, który zawsze poda ci pomocną dłoń. Chcę być wierny tylko dla ciebie. Nasza relacja zbudowana jest na przyjaźni. Chcę również, by wierność była ważnym aspektem w naszej relacji. Chcę, byś mi zaufała, że moje emocje są do ciebie bardzo silne. Pomimo to, że odcięłaś mnie, zablokowałaś, zraniłaś. Chcę zaprosić cię do rozmowy, na randkę, na spotkanie. Chcę zrobić coś miłego, byś była szczęśliwa. Wiem, że nie mamy kontaktu. Wiem, że jesteśmy zablokowani, że jesteśmy w blokadach, w izolacji, oziębli, bez emocji. Nie możemy pokazać sobie lub wymienić uczuć. Każdy z nas zablokował się na emocje i uczucia. Chcę to wyjaśnić. Chcę wyklarować nasze sprawy uczuciowe. Mam nadzieję na to, że wszystko się wyjaśni. Jesteś dla mnie ważna. Ten związek jest dla mnie ważny. Ta relacja jest wyjątkowa. Ta relacja między nami jest przeznaczeniem. Pomimo to, że jest to związek ciężki, mamy się czegoś nauczyć, zrozumieć coś, by związek ten wyleczyć, by był lepszy. Być może jesteś moją bliźniaczą duszą, bliźniaczym płomieniem, bratnią duszą. Być może jesteś dla mnie spełnieniem. Nawet jeśli mamy sytuacje trudne, chcę, by był między nami nowy początek, nowa, namiętna, piękna miłość, byśmy wszystko wyjaśnili, te szkody, straty, byśmy to wszystko wyjaśnili, pomimo naszych lęków, pomimo cierpienia, pomimo zranienia, które noszę w sercu,
mam również miłość. Mam uczucia miłości do Ciebie. Dlatego chcę jeszcze raz spróbować. Podejmę inicjatywę, napiszę do Ciebie, wyślę wiadomość, proszę, odpisz mi, chcę z Tobą porozmawiać. Chcę zgody, stabilności. Nie ukrywam, że jestem nerwowy, mam niepokój w sercu, czy mnie przyjmiesz, ale jestem gotowy rozmawiać, spróbować odrodzić naszą komunikację. Chcę z Tobą stabilności, ciepła rodzinnego. Chcę domu, zamieszkać z Tobą. Chcę związku z Tobą. Chcę napisać z Tobą jeszcze jeden rozdział, otworzyć jeszcze jedną szansę, jeszcze jedną próbę. Chcę stabilności z Tobą. Szukam związku z Tobą, stałego, bezpiecznego. Wiem, że Ty też patrzysz w moim kierunku. Wiem, że Ty też zamartwiasz się, jesteś smutna. Wiem, że Ty też chciałabyś, by te chmury, te problemy, które nas tak przygniotły i rozczarowały, by one przeminęły, by one zostały wyjaśnione. Musimy zastanowić się wspólnie, co zrobić, by nie powtarzać tych samych błędów, by podjąć decyzję, by pójść razem wspólną drogą, ponieważ teraz jesteśmy na rozdrożu. Chcę się z Tobą spotkać. Chcę, byś przyjechała. Jestem też gotowy do Ciebie przyjechać, by porozmawiać, by się jeszcze raz zobaczyć, by przeżyć coś pięknego, by rozmawiać ze sobą, by było pięknie. Potrzebuję balansu, harmonii, Twojego piękna, ciepła rodzinnego. Chcę pięknego, romantycznego, pełnego harmonii, związku z Tobą. Wiem, że było dużo zawikłań, komplikacji, które przyniosły stres, frustracje, problemy, kłótnie, sprzeczki. Ale chcę się z Tobą zobaczyć i wszystko to wyjaśnić, byśmy wyszli z tych problemów, komplikacji, byśmy znaleźli wyjście wspólne z tych frustracji, które należy już powtarzać. Musimy zrozumieć nasze błędy, by być szczęśliwym, by odzyskać szczęście, by pójść w jednym kierunku. Chcę być z Tobą szczęśliwy, mieć piękne momenty szczęścia. Chcę z Tobą komunikować, do Ciebie pisać. Proszę, odpisz mi. Proszę, by odnowiła się między nami komunikacja, byśmy pisali, dzwonili. Proszę, byśmy wyszli z tych blokad, byśmy wyleczyli te blokady, które stanęły na naszej drodze, byśmy pracowali ciężko nad tym związkiem. Jestem gotowy włożyć pracę w ten związek. Wiem, że obciążają nas te problemy w związku. Chcę to wyleczyć, chcę, by się to wszystko polepszyło. Chcę rozwoju pozytywnego naszego związku. Wiem, że myślisz, że mam inną kobietę, podejrzewasz mnie, myślisz, że jestem nieszczery, fałszywy, że Cię zdradzam. Myślisz, że gram na dwa fronty. Ale pozwól nam się spotkać. Nie chcę, byś paliła mosty, byś kończyła, blokowała kontakt między nami. Chcę, by skończyła się ta nieszczerość, nieufność. Myślę, że przyjdzie to z biegiem czasu, jeśli rozwiniemy głębsze uczucia, jeśli rozwiniemy nasz związek i stanie ten związek na następny level, rozwinie się następny level, to otworzą się nowe perspektywy. Chcę otworzyć na Ciebie serce. Chcę rozwiązać nasze problemy. Chcę i szukam rozwiązania, jak polepszyć naszą relację, naszą komunikację, nasz związek, by wszelkie Twoje obawy, nieszczerość, nieufność, by to wszystko
wyjaśnić. Jestem gotowy na kontakt z Tobą. Dziękuję serdecznie grupie drugiej. Kochani, mam nadzieję, że dostaniecie tak piękne, miłosne listy lub SMS-y lub rozmowy telefoniczne z takimi pięknymi, romantycznymi słowami od niego lub od niej, od waszej osoby kochanej. Życzę wam tego wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niedługo.